Siemanko, tu Radio, wy jesteście na kanale Radio Flat Out. Pobarburkowy vibe trwa. I w nawiązaniu do waszych komentarzy z ostatniego, przedostatniego filmu z Rajdu Niepodległości w Białymstoku, pomyślałem, że poza relacją, którą mogliście już zobaczyć na Motolabie, jeżeli nie widzieliście, to zapraszam, zrobimy omówienie onboardów, omówienie moich błędów, bo tych błędów było całkiem sporo. Postaram się wam powiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej, co mi nie pasowało, gdzie ja popełniałem błędy, gdzie mi się jechało dobrze i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym będzie dzisiejszy materiał, natomiast no mamy burzę w mediach i też zostałem gdzieś tam w komentarzach poproszony o to, żeby się do tego odnieść. Oczywiście mam tu na myśli niedopuszczenie Kajta i późniejszy post Miko. Słuchajcie, w końcu mi było dane pojechanie w tym najbardziej napinkowym Coyotesie chyba na świecie. I uwierzcie mi, poziom napinki jest większy niż w czerwonej grupie w Miata Challenge. I każdy chce tu się pokazać, każdy chce tu wygrać, mimo że tych kilometrów jest mało, gdzie nie ma jakichś takich miejsc na odwagę, tylko po prostu trzeba albo ryzykujesz samochodem, kapciem i tyle. A jak nie ryzykujesz, to ciebie nie ma w wynikach, tak jak mnie na przykład. Ale też Barburka to jest impreza taka, że kibice, którzy nawet w przeciągu roku nie jeżdżą na rajdy, to chcą się tu pojawić, żeby zobaczyć swoich idoli. I ja wiele lat jako dzieciak, później jako dorosły, ale jeszcze nie startujący, pojawiałem się na Barburce, żeby zobaczyć samochody, których na co dzień w rajdach nie widać. Były to auta WRC, były to grubo napompowane Lancery i to był taki standard, że każdy chce pojechać w Barburce samochodem, na który go nie stać. Czyli cały rok jechał N-ką, no to marzy o tym wurcu, albo chociaż dokoksować tą N-kę, zdjąć zwężkę, powyjmować z tego samochodu różne rzeczy, może inną turbinę i starać się jechać jak najszybciej. I ja uważam, że tak jest dobrze. I to oczywiście się zmienia. Aut WRC już nie ma, bo powiedzmy takie auta WRC sprzed kilku lat, które są w miarę dostępne do wynajęcia, one są pewnie wolniejsze niż nowa konstrukcja Rally 2. Więc od jakiegoś czasu pojawia się taka koncepcja z przebudową aut Rally 2. I pytanie, czy to źle? No, z punktu widzenia kibica to nie, no bo oglądamy coś, co jeździ naprawdę bardzo dobrze. I to też z takiego punktu widzenia konstruktorskiego, bo wiecie, że ten kanał również jest o takim mechanikowaniu. Ja też chciałbym mieć kiedyś możliwość zbudowania na Barburkę, czy tam przerobienia na Barburkę samochodu powyżej regulaminów, tak? Zbudowania coś, co w rajdach byłoby niemożliwe, no a tutaj w Barburce, która dopuszcza nie tylko samochody rajdowe, trzeba pamiętać o autach rally crossowych, kiedyś pojawiały się auta wyścigowe, UTV był w tym roku. Wiecie, nie da się zrobić jednego regulaminu i ja mógłbym uznać, że ten regulamin, który jest, jest niesprawiedliwy, no bo ja jechałem w tej samej klasie, co Jacek Sobczak, który miał około pewnie 400 koni, a u mnie zobaczymy, bo mam pomysł, żeby pojechać do Kiwiego. Się dowiem wtedy, na ilu koniach jechałem te dwa ostatnie cztery właściwie rajdy. Więc dobijając do brzegu, zanim przejdziemy do onboardów, ja uważam, że nie powinny być zaostrzone regulaminy. Oczywiście u Kajta pojawił się problem najprawdopodobniej z klatką, z tego co słyszałem. Domyślam się, że pewnie nie ma sensu finansowego budowania wydumki z jeżdżącego auta Rally 2, bo po prostu tuner już na tym samochodzie by nie zarabiał, on byłby spisany już na takie imprezy klubowe, więc się szuka nadwozi, które już w rajdach nie jeżdżą. I tak jak Miko w zeszłym roku bodajże używał starego nadwozia, które było, może Miko napisze w komentarzu, to jestem ciekaw, natomiast nie używał aktualnego, w którym jeździ,
To pewnie tuner dla kajta podstawił również takie nadwozie. Domyślam się, że one było po jakimś wypadku. Nie było sensu naprawiać tego do rajdów i został spisany właśnie na tego typu imprezy. To, że nie został dopuszczony, to wynika pewnie z kwestii bezpieczeństwa, więc sędziowie sami wiedzą najlepiej. Natomiast dobijając do brzegu, nie chciałbym, żeby w Barburce jeździły te same samochody co w Mistrzostwach Polski. Chciałbym, żeby regulamin wyglądał podobnie jak teraz, czyli pozwala na konstrukcje dużo bardziej otwarte. Natomiast, tak jak się okazało na tym rajdzie, sędziowie patrzą również na bezpieczeństwo i nie pozwalają na, nie wiem, niedoróbki związane z klatką i tak dalej, i tak dalej. Więc takie jest moje zdanie. Ciekaw jestem waszego zdania, więc zostawcie je tradycyjnie w komentarzu, a my już przechodzimy do onboardów. Słowo wstępu przed onboardem to jest oczywiście OS Pruszków wieczorny. Bardzo duże przestoje były. To był bardzo też niesprawiedliwy OS dla wielu zawodników, ponieważ w pewnym momencie zaczął padać śnieg. Niektórzy zawodnicy na slickach musieli jechać na tym śniegu. Wszyscy właściwie poza czołówką jechali na zimnych oponach. I dla mnie on był o tyle trudny, że siedząc w samochodzie dostawałem mnóstwo wiadomości od was, że jest mega, mega ślisko i to nie pomaga w budowaniu pewności. Więc zaraz przejdziemy do tego, co tam się wydarzyło. Natomiast z dziennikarskiego obowiązku należy dodać, na jakich oponach jechałem. Jechałem na Extreme VR2 w nowej dla mnie mieszance W3A. Dotąd wszystkie rajdy w tej mieszance deszczowej jechałem w mieszance poprzedniej W3. Extreme na ten rajd wyposażył mnie w VR2 W3A. I z kuluarów mogę wam powiedzieć, że z całą pewnością, nie w moim przypadku, ale z całą pewnością była to najszybsza opona prologu. Z tą niepewnością was zostawię, a teraz już przechodzimy do onboardu. Ruszamy. Pierwsze rondo. Mam to w głowie, że jest bardzo ślisko. Pakuje się dosyć powoli, a się okazuje, że jest przyczepnie, dlatego muszę drugi raz dociągnąć ręczny. I odjeżdżamy lewo w chude. Tu jest małe podbicie, za chwilę zobaczycie. Nawet nie najgorzej dohamowane. Zwróćcie uwagę, jak świecił się asfalt. Ja nie miałem pewności, czy to jest lód, czy woda. I tutaj chyba największy błąd. Mocno przekręcone koła. Tu powinien być jeden obrót. Wydaje mi się, że nawet delikatnie splitterem uderzyłem krawężnik po wewnętrznej. No i zabrakło pewności. To już jest jechane bardzo powoli. Należało to jechać szybciej, dało się jechać szybciej, zobaczycie to na zjeździe. Tutaj trzeba też dodać, że w tym miejscu były wystające śruby, więc też było takie celowanie. Śruby były po tych urządzeniach od bramek i wjeżdżamy na górę. W zeszłym roku tu było bardzo ślisko i też miałem na uwadze to, co się świeci, myślałem, że jest lodem, okazało się, że jest wodą, więc kolejne cieniowanie. Jechanie bardzo powoli, dało się tu jechać zdecydowanie szybciej. Za wczesna redukcja i przechodzimy do obrotu. Obrót w miarę spoko, blisko słupa, dla kibiców, na wklepanym. I tutaj znowu cieniujemy. Te zakręty zdecydowanie dało się jechać szybciej. To jest partia, tutaj powinno być bez odjęcia zdecydowanie. I celujemy w lewe drzwi. Tego wjeżdżając nie widać, więc jest to trochę tricky miejscówka. Tutaj mamy delikatny podskok wybijający. I zwróćcie uwagę, pół obrotu wystarczyło, żeby to jechać w miarę na przyczepności. I ten dół już mi się w miarę podobał. Wyjeżdżamy na główną. Dojeżdżamy do ronda. Tutaj można było to jechać zdecydowanie pewniej, ale cały czas drażni mnie ten świecący asfalt. Tutaj śluba mi mówił, że jest bardzo ślisko. Mój błąd, zamiast jedynki wbiłem trójkę na chwilę. Oj, coś się przywiesiło. Szybko
szykana zdecydowanie za wolno. Mam wrażenie, że tej szykany nie widziałem i ona mnie troszkę zaskoczyła. Kolejna szykana. Którąś z tych szykan potrąciłem nawet dwukrotnie, bo dostałem karę 10 sekund, ale nie bardzo nawet po onboardzie widzę, którą. I progi. Pyk. Możliwe, że to, bo tu było delikatne stuknięcie. I kolejny próg. W miarę na wklepanym. Nie było to przerażające. W tylnym zawieszeniu trochę za duży preload sprężyny, więc ten tył tak trochę mocniej odbija niż przód. Udało się zdecydowanie pewniej wysunąć, być może nawet trzecim biegiem. I zwróćcie uwagę teraz na dohamowanie, to jest chyba jedyna rzecz, która mi wyszła na tym OS-ie. 3, 2, 1, pyk. Tak, trochę pod kibiców. No i tutaj jest partia mocno szybkościowa. Bez sensu, przedłużone na drugim biegu, trzeba było to wrzucać trójkę. I teraz już na wklepanym do mety. To są kolejne miejsca, które oczywiście, na których tracimy. Prędkość się mało zmienia tutaj. No i meta. I teraz mamy Słomczyn, drugi dzień. I warto dodać, co się zmieniło. Zastanawialiśmy się całą noc, obserwowaliśmy, jak się pogoda zmienia i wybrałem nas całą pierwszą pętlę, bo tak to trzeba nazwać, bo cztery OS-y. Extreme VR3 w poprzedniej mieszance W3. I teraz myślę, że mogę powiedzieć, że to był dobry wybór. Dodatkowo widząc warunki, jakie są na Słomczynie, czyli sporo śniegu, postanowiłem dociąć zewnętrzną część klocków bieżnika w przedniej oponie nożem do tapet, tak żeby te nie ma tu dużej prędkości, dużych przeciążeń. Chodziło o to, żeby zmusić tą oponę do pracowania. Wiadomo, że jeżeli jechalibyśmy szybciej czy na zwykłym OS-ie, to by doprowadziło do szybszego zniszczenia opony, do szybszego przegrzania. Natomiast w takich warunkach uznałem, że to jest dobry pomysł. Nie zrobiłem tego z tyłem, ponieważ bałem się, że tył może się przegrzewać i chciałem najpierw zobaczyć to na przedniej osi. Ruszamy. No tak jak widzicie, jest słabo z ruszeniem. Ja próbuję sobie tutaj zbudować jakoś. To jest bez sensu, przyciągnięte na dwójce. Natomiast dodanie gazu na dwójce, tak jak widzicie, na wyjściu spowodowało bok. Tutaj jest za późno dohamowane. Wydaje mi się, że przyblokowałem koła zewnętrzną oponą, złapałem śnieg. No i już wciągnęło, to jest ogromna strata. Całe szczęście udało się nie obrócić. Zwróćcie uwagę, tutaj jeden samochód wyjechał na zewnątrz, tutaj drugi, tutaj widzę jakaś akcja, więc też odpuściłem trochę na tym zakręcie. Kibice czy członkowie zespołu próbowali wyciągnąć ten samochód. Tutaj też brakuje pewności, bo wjeżdżając nie wiem jaki jest warun. Trochę tą pewność zbudowałem sobie na następnym przejeździe, ale do tego przyjdziemy później. To jest taki niewidoczny zakręt, który można było iść śmiało, ja go cieniowałem. Wyjście na prostą startową. Tutaj strasznie auto się ustawiało bokiem. Może czasowo nie miało to sensu, ale stali fotografowie, a dla mnie to zawsze też jest istotne, żeby dostać fajną fotkę. Nauczony doświadczeniem, dohamowuję się tu wcześniej, trzymam bardziej wewnętrzną część toru. Czekam z gazem. Mimo wszystko tutaj wypluło mnie na zewnętrzną, ale udało się wyjechać. Tak jak widzicie, każde dodanie gazu powoduje nadsterowność. Wydaje się, że jest to mega wolno, ale zobaczcie. Nawet przy mojej dychawicznej mocy jest poślizg. Tutaj oczywiście można było dłużej jechać trzecim biegiem. Zwrócicie uwagę, mam nadzieję, że przy kolejnych przejazdach zostało to delikatnie poprawione. Cały ten szajer też z punktu widzenia już teraz mojego, jak to sobie tu siedzę, myślę, że można było jechać trójką. Ale też w głowie cały czas było, że głupio by było odpaść na pierwszym OS-ie. I teraz już jedziemy w lewo na shooter.
ślady tutaj mocno mylące. Widziałem, że dużo aut pojechało prosto, dlatego dosyć wcześnie się dohamowałem. Tu delikatnie zapięte bloki i mamy shooterek. Shooterem mi się jechało bardzo dobrze za każdym przejazdem. Były błędy, o których zawsze będę mówił. Na przykład tutaj to jest zakręt z późnym apexem. Troszkę ten ręczny był za późno. Hopa delikatnie zduszona, za bardzo zduszona. To jest prędkość, którą ustaliliśmy na przejeździe zapoznawczym. Okazało się, że forek przy tej prędkości skakał, czyli auto, którym robiłem zapoznanie, natomiast Mazda nie. Wszędzie tutaj jest komenda zostań, bo zaraz mamy kolejny zakręt i wypuszczanie na zewnętrzną jest niepotrzebne. Praktycznie każdy zakręt z tych ma, według mnie przynajmniej, późny apex. Te duże opony w tym pomagają. Tutaj będzie przejście przez taki wybijający beton. I tutaj też nie jestem pewien pewności, bo to jest na betonie. O ile szutru już mogłem być jakoś w miarę pewien, to tutaj jest inaczej. Delikatna podsterowność, czyli troszkę za szybko było na wyjściu. Trzeba było ustawić auto bokiem. Tutaj gdzieś tam nam spada prędkość. Spada flow. I ten jeden zakręt, który jest dziwny, to widziałem, że dużo osób leciało na zewnętrzną. I ostatni zakręt przed metą, który również jest taką bardzo mocno wyciągający na zewnętrzną. I tu już też była spora strata na ostatnim zakręcie. Pyk. Ja wyłączam kamerkę i mamy kolejny przejazd. Nauczony doświadczeniem, staram się mocno poprawić błędy. Postanawiam trzecim biegiem zduszonym się pakować tutaj, żeby nie mieć już problemów na wyjściu. Wydaje mi się, że to była dobra decyzja. Tutaj za wszelką cenę trzymam wewnętrzną stronę, ale zwróćcie też uwagę, że warunek to jakieś jest 10-15 minut różnicy. Warunek już się mocno zmienił. Te wyjścia z zakrętów są szybsze. Mogę wcześniej wcisnąć gaz. Auto tak nie ustawia mocno się bokiem jak wcześniej. Może na tym zakręcie nie było widać, ale na poprzednim na pewno. I tutaj brakuje pewności. Co prawda tutaj myślę, że dwójką trzeba się zapakować, ale już w tym momencie można było wbić trójkę i to wszystko jechać trzecim biegiem. Zakręt na odwagę, można było spróbować bez odcięcia. Tutaj na zewnętrznej stał mój tata, o tu dokładnie, więc specjalnie dla niego ustawiłem się bokiem. Z punktu widzenia czasu było to niepotrzebne, ale tak chciałem. Znowu bardzo delikatnie, żeby tutaj nie pociągnęło na śnieg. Tutaj patelnia widać, że jest bardziej przyczepna. Mogę wklepywać ten gaz. Co prawda robię to z wielką niepewnością. Czekam z gazem, czekam. No i jakoś tak by było, jeżeli chodzi o czas. Wydaje mi się, że optymalnie. Tu już dłużej jadę tym trzecim biegiem, natomiast no dalej hamowanie jest niepewne. Te wszystkie ślady, które są tam na zewnętrzną, nie budują tej pewności. Być może za bardzo się skupiam właśnie na śladach, a nie na tym, na czym powinienem, czyli na samej przyczepności. Tutaj ten fragment fajnie mi się jechało, przerzucone ze strony na stronę i znowu boczurem wychodzę na prostą startową. Będziemy jechać w lewo. Teraz później dohamowuję się, bo wiem, że jest tu w miarę przyczepnie. I przechodzimy na część szutrową. Próbowałem chwycić za rękaw, ale jednak auto się ustawiło z gazu. Tutaj ze Skandynawią flika trochę wchodzę, widać, że kibice uciekali, a to zawsze dobrze. Późny apex, tak właśnie chciałem przejechać ten zakręt, czyli trochę dla kibiców, ale nitka moim zdaniem poprawna. Hopa już szybciej, auto podskoczyło, wskoczyło w zjazd, czyli idealnie. No i tu staram się zostawać po każdym zakręcie, żeby mieć lepszą nitkę na kolejny, następujący zakręt. Auto przerzucam sobie ze strony na stronę, bawię się przy tym dosyć dobrze. Myślę, że to jest w miarę szybko przejechane, już tutaj dużo byśmy nie nawymyślali. To jest zakręt, który może dało się szybciej. Nauczony doświadczeniem zostaje tu po wewnętrznej bardzo mocno.
nierówna przyczepność była na tych zakrętach szutrowych. Ta partia, mam wrażenie, że była trochę mniej przyczepna niż te wcześniejsze. Nie wiem, z czego to wynika. Tutaj ładnie torem, hopa śmiało. I tutaj już wiem, że jest ślisko, więc ustawiam auto wcześniej bokiem. I na wklepanym idę do mety. Ten drugi przejazd bardzo mi się podobał. Czasowo też było nieźle. Wy pewnie to sprawdzicie w wynikach. Pierwszy służew. I teraz tak, jak widzicie, jest tutaj dosyć już, może nie sucho, ale przynajmniej nie ma dużo śniegu. Tu też miałem problem z pewnością, ponieważ bardzo dużo aut zjeżdżało na kapciu. Wiedząc, że jeździmy na VR3, czyli to jest karkas seryjny, nie motor sportowy, i że no, jeszcze na tej oponie jest drugi przejazd i bardzo krótka dojazdówka, w sensie z mety na start, bardzo mało czasu na zmianę koła, to staram się jechać tak, żeby nie złapać kapcia. Bardzo długa prosta na początku, nawet w Lordzie udało się zapiąć czwarty bieg. 60 mil, 80 mil, około 80 mil. Tutaj ta szykana jest trudna, bo jej nie widać. Ja miałem cały dzień problem z tą szykaną. Tu jest lewy zostań, zwróćcie uwagę, jak już teraz wygląda nawierzchnia. To jest dziura na dziurze, przykryta dziurą. Tu jest dziura, kompletnie burzy mi to jakość tor jazdy. Dużo kibiców, więc staram się ustawić auto z brechy. I kolejny wjazd na poligon. Na zewnętrznej stronie jest dziura. Tutaj są kolejne, więc staram się jechać tak, żeby nie uszkodzić kół. Oczywiście jest to jazda wolna. Tutaj znowu wszędzie leje. Prawy zakręt można zdecydowanie śmielej, ale nie byłem pewien odnośnie nawierzchni. Tutaj dohamowuje się na prostych kołach. Na zewnętrzną i powinienem do środka, ale musiałem założyć kontrę, więc biorę dziurę pomiędzy koła. Tutaj jest spore podbicie. Partia, na którą nie miałem koncepcji, tu są dwie wystające studzienki, którą właśnie zaczepiłem jedną. Trudne do hamowania z podbiciami i wchodzimy w bardzo, bardzo śliską partię. Tutaj płoty zniszczone przez poprzednie auta. Wydaje się, że już dohamowałem się za wcześnie, a ledwo się zmieściłem. Oczywiście potrąciłem oponę bokiem. Ciasny prawy zakręt za bramą. Kolejne podbicie. Tak jak widzicie, no, płyta przyjmuje wszystko, nieszczególnie cackam się z tymi podbiciami, właściwie jadę tak jak należy. Ten zakręt jest bardzo trudny, chyba Adam Sroka, z tego co widziałem, tylko go grubo przechodził. Tam są też już brudne opony. No i dojazd na drugie okrążenie, po drodze jeszcze będzie kolejna szykana i kolejna partia szybkościowa, gdzie no, nie brylowaliśmy. Hamowanie zdecydowanie za wcześnie. Tutaj staram się bez poślizgu, wysuwam pod zewnętrzną, tak żeby mieć, broń Boże, nie postawić auta bokiem przed najdłuższą prostą. Tu mamy 80 mil mniej więcej. Dohamowanie takie trochę po zakręcie. I znowu wjeżdżamy na poligon. Tutaj za mocno przytrzymałem lewą nogą, pojawiła się podsterowność, przyblokowałem koła i znowu szukam jakiejś koncepcji, trochę jak taki jeździec bez głowy, bo za każdym razem wychodzi to zupełnie inaczej, a jest to rzeczywiście podyktowane tymi straszącymi dziurami. Mała zwierzka. No i teraz tutaj ten lewy już przejeżdżam tak jak chciałem, czyli blisko wewnętrznej.
tak jak Miata Challenge jeździ, czyli bardzo ciasno. To już mi się podoba koncepcyjnie. Tutaj wjeżdżam wolniej, bo wcześniej trochę za bardzo wymęczyło. No i jednak zostaję po wewnętrznej, pomimo że pilot mnie kwiatek męczył, żeby tam wychodzić na zewnętrzną, ale wydaje mi się, że Mazdą to nie był dobry pomysł. Wiedząc, że jest bardzo ślisko, bardzo wcześnie się redukuje, jadę długo na odcinie. Tu zdecydowanie przeciągam boki dla kibiców, których było sporo. Znowu podbicie. Przyjmujemy to na miękko. Auto mi nie skręciło, bronię się ręcznym. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że mam jeszcze za mały feeling na hamulcu. Tutaj miałem wrażenie, że złapałem już kapcia, bo auto znowu mi nie skręciło. Trochę nie wiem dlaczego, być może opony były brudne. O tym feelingu na hamulcu jeszcze pewnie będę opowiadał w kolejnych odcinkach, bo to jest rzecz, którą musimy zmienić. Musimy przebudować pedal boxa tak, żeby był większy skok, ponieważ teraz skok jest taki jak w seryjnym aucie. I o ile na suchym jeździ mi się w miarę ok, no to tutaj jest mi ciężko. I na kolejnym przejeździe zobaczycie, po części trochę z tego wyszedł mój błąd i spora strata. Tutaj sobie dyskutujemy jeszcze i kolejny przejazd. Teraz staram się już trochę odważnie jechać, wiedząc, że już na tych oponach mam do przejechania tylko dwa okrążenia. Więc trochę mniej się boję tych dziur, natomiast one oczywiście dalej gdzieś tam w głowie straszą. Znowu nawrocik dla kibiców. Tutaj mocno wewnętrzną. Staram się tą największą dziurę wziąć pomiędzy koła, mimo że po zewnętrznej zdecydowanie trafiam na kant. Staram się, zwróćcie uwagę, prostować kierownicę nawet w zakręcie, żeby właśnie dziury traktować wyprostowanym kołem, nie na skręcie. Myślę, że to w kilku miejscach będzie widać. Na przykład tutaj troszkę, znowu bardzo mocno po wewnętrznej. Oczywiście to wszystko dało się dużo szybciej jechać, ale gdzieś to ryzyko kapcia w głowie się działo. Jeżdżę jednak cały czas po wewnętrznej, uważam, że tutaj ta wewnętrzna w przypadku mojego samochodu jest lepsza. No i podbija tutaj niemiłosiernie na dohamowaniu, jest to... I to jest jedyne miejsce, gdzie jest naprawdę bardzo ślisko. Tutaj też specjalnie dla kibiców przeciągam tego boka. To było niekonieczne, ale tak z tego, co Tobiasz Puścia mnie nauczył, to starałem się również driftingowych sztuczek tutaj wykorzystać. Tulę wewnętrzną tutaj i tu oczywiście cały czas brakuje mi pewności, jak dobrze to przejechać. Delikatnie po krawężniku i ważny zakręt, bo na długą prostą. Też ponad 80 mil z tego co widzę, może na 90, czyli około 150. 145 raczej. No i to jest miejsce, które przepałowałem. Za późno się dohamowałem, zbyt mocno nacisnąłem hamulec w pierwszej fazie. Zwróćcie uwagę na moje nogi. Tu już są zabięte bloki i wybieram mniejsze ryzyko. Oczywiście mogłem próbować się zmieścić w szykanie. Być może tą pierwszą część bym przeszedł, ale jest spore prawdopodobieństwo, że przeleciałbym przez krawężniki. Więc celuję tak, żeby... Może to nawet przewiniemy delikatnie.
I tu już powinno być hamowane. Ja jeszcze idę na wklepanym. I hamowanie jest dopiero tutaj. Idę jeszcze bardziej na zewnętrzną poprzez bloki. Tutaj stabilizuję samochód. I teoretycznie jest tutaj przesmyk, żeby się zmieścić. Tak jak widzicie, jest szansa, ale pewnie bym uderzył w krawężniki po zewnętrznej. Wybieram mniejsze zło, więc staram się wbić pomiędzy oponę a separator. Oczywiście dostaję za to karę, natomiast gdzieś tam w głowie się pojawiła lampka, że separatory mogą być wypełnione wodą, więc bardziej celuję w opony. No i bodykit nie ucierpiał, wszystko przeszło w miarę spoko. No tutaj znowu zupełnie inaczej jadę, trochę rozproszony tą szykaną. Wiedząc, że i tak będzie kara za to, to już w tym momencie odpuszczam jakąś tam większą walkę, bo nie ma to żadnego sensu. To jest zakręt, który można było zdecydowanie odważniej iść. On nie był bardzo zniszczony. Mi tej odwagi tam na każdym przejeździe właściwie zabrakło. Tutaj znowu mocno na wewnętrzną, przy samym krawężniku. Wydaje mi się, że to akurat były dobre decyzje. Ciaśniutko, bez poślizgów. Tutaj już nie cisnę na tych podbiciach, bo nie ma to żadnego sensu czasowego. Znowu długo na odcince. Ustawiam auto bokiem dla kibiców i przekładam w drugą stronę. Lewy tulimy. Wychodzi w miarę spoko. Tutaj niepotrzebnie, no, gdzieś się pogubiłem w tym wszystkim. Ten ręczny był mi potrzebny do ustabilizowania tyłu samochodu. Się okazuje, że ręcznym również można tak robić. Żeby nie hamować całym autem, tylko właśnie tylko tylną osią. I zjazd będzie do mety. I teraz parę słów o kolejnym OS-ie. Bemowo, przed Bemowem był serwis. I no, na serwisie bardzo dużo was było, co mnie oczywiście mocno cieszy. Natomiast to był jedyny OS, o którym nic właściwie poza zapoznaniem nie wiedziałem. Bo ani nie poszedłem go zobaczyć, jaki jest warun, ani też nie dostawałem żadnych informacji. I to jest też OS, zresztą sami za chwilę zobaczycie, który mi się jechało najlepiej. Warto też dodać, że na tym rajdzie do końca sam nie wiem, jak działała maszyna startowa, bo nie było zegara, po prostu w pewnym momencie pojawiało się zielone światło i nie wiem, czy to jest od momentu zielonego światła, czy od momentu przecięcia fotokomórki. Na służewiu sędzia mówił, że mamy 10 sekund na wystartowanie, natomiast na innych OS-ach nie wiem, jak to działało. I tyle, więc zielone światło się zapaliło, a ja już ruszam. Co ciekawe, z Grzesiem Waszką startuje on Clio 4 RS Yamazdą i się bardzo zdziwiłem, że wystartowałem pierwszy. Tutaj hopę chcemy zgasić. Udaje się ją tak wylądować właściwie idealnie w zjazd. Partię po szutrze idziemy dla kibiców na wklepanym. Cały czas boczurami. Przekładamy samochód z jednej strony na drugą. Tu jest dużo kibiców, więc ustawiam auto dużym poślizgiem. Na dużej kontrze wychodzę dalej. Staram się, by przód był jak najbliżej wewnętrznej. Przechodzimy na śliski beton. Tu jest kawałek maty poślizgowej. Trzeba mieć to na uwadze. I jedziemy na drugi tor.
Grzesio jest delikatnie przed nami. Niewidoczne pierwsze zakręty. Staram się tutaj cieniować, żeby broń Boże nie wypaść spoza utartego szlaku, bo długo by nas zbierali ze śniegu. Tutaj oczywiście wybieram na jechanie nie po chopie. Ta chopa moim zdaniem nie ma sensu przy takich autach jak moje. Nic by nie dała poza zniszczeniem samochodu. I znowu jest beton. Tu ustawiam auto tylko i wyłącznie dla fotografów, których jest dużo. Tutaj jest kawałek maty poślizgowej, dlatego tak ustawiam auto delikatnie, bałem się pod sterowności. I bardzo mocno się zdziwiłem, że jestem tutaj przed Grzegorzem, więc... Moi drodzy, tak wyglądała Barbórka, 36 minut i to ze wstępem, więc tego jeżdżenia nie było tak dużo, ale jednak moje marzenie zostało spełnione. Wnioski. Na 5 minut przed startem na pewno będę mój telefon oddawał dla pilota, bo wydaje mi się, że trzeba bardziej się skupić na tym, co się widzi i co się czuje, niż na tym, co mówią inni. Więc to jest taki pierwszy wniosek, a co do pilota, to z Kwiatkiem umówiliśmy się tylko na ten sezon, więc jeżeli ktoś z Was chce mnie popilotować w przyszłym, to zapraszam do współpracy. Jakie kolejne wnioski? Nie chciałbym w przyszłym roku jechać jednym z najsłabszych samochodów, już nie patrząc na klasę, ale chyba całą stawkę poza historykami. Więc to na pewno coś trzeba będzie z tym zrobić, bo jest to dosyć mocno deprymujące. Ale się okazuje, że nawet na tej dychawicznej mocy, którą mieliśmy, OS BEM-owo poszło bardzo dobrze. Ja to wrzucę gdzieś tutaj na dole, jaki wynik mieliśmy, ale patrząc nawet na generalkę, było bardzo dobrze. Oczywiście standardowo czekam też na Wasze opinie tego, co widzieliście, czy widzieliście mnie na żywo, jak Wam się to podobało. I już będę się z Wami żegnał, więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!